Witam Was bardzo serdecznie na moim kanale. Dzisiaj chciałam Wam pokazać fajne danie z wołowiny i to jest danie, można powiedzieć, świąteczne. A więc to danie można również przyrządzić na święta w sosie chrzanowym albo w sosie śmietanowo-chrzanowym z koperkiem. I Wam powiem, że to będzie pyszne danie. Do tego zrobię może też kluski i te kluski również Wam pokażę. Ale kluski zrobię osobno i zrobię osobno to danie, żeby Wam się nie pomyliło, bo jeżeli ktoś chce tylko kluski do innego mięsa albo do innego sosu, możecie sobie wtedy wejść. W tym daniu jest bardzo ważne przygotowanie tego mięsa. A więc jak już Wam mówiłam, ja jestem zwolenniczką mniejszej temperatury dłuższego czasu, a więc nie bójcie się, jeżeli gdzieś stoi 3 godziny gotować. Nie martwcie się, to po prostu to mięso musi stać w 100 stopniach, 90, 80. Ono będzie miękkie i ono powinno być miękkie, soczyste, nie może być suche. Jeżeli mięso będzie Wam suche, to nie będzie smakowało. Będziecie mówili, nie chcę w ogóle wołowiny, nie? A więc nie chodzi o to. Chodzi o to, że ten kawałek mięsa, jak zrobicie, żeby był fajny, żeby Wam smakował i naprawdę powinien smakować. Mnie smakuje, u mnie smakuje, dlatego bardzo serdecznie Was zapraszam. A więc najpierw przejdę do nastawienia tej wołowiny, jak się przyrządza, jak się nastawia, a później przejdziemy do sosu. Sosy do tego możemy zrobić sobie różne i wołowiny już macie na moim kanale, w innych sosach, a dzisiaj Wam pokażę ten śmietanowy, ponieważ jest bardzo dużo zwolenników tego sosu, a więc chciałabym Wam pokazać, jak to idzie z tym sosem właśnie chrzanowym. Nie zrażajcie się, jest naprawdę smaczny. Ja oczywiście z początku też nie lubiłam, bo nie jadłam, ale jak zaczęłam jeść, naprawdę pyszny jest. I proszę zobaczyć, tutaj mam 800 gram prawie i tutaj pisze wołowy Tafelspitz, a więc to jest to mięso. To musi być Tafelspitz, musi pisać. Jak gdzieś pójdziecie, to proszę kupić. To będzie chyba krzyżówka. I ona, widzicie, tutaj ma ten kształt taki, to jest ta końcówka wycięta. I to mięso właśnie jest bardzo delikatne. Z tego robimy sos. A więc wody proszę nie wylewać. Tak on wygląda z tej strony, ten kawałek mięsa, a z tej strony tak wygląda. I tak będziemy kroili tutaj z tym paskiem. Proszę się nie obawiać, to tak ma być. Gotuję teraz wodę. Do tej wody daję jeden listek laurowy, większy albo dwa mniejsze, dwa ząbki czosnku, łyżeczka soli i parę ziarenek liścia laurowego. Z 5 starczy. Przepis jest naprawdę bardzo prosty i jak będziecie naprawdę uważać na to, co ja Wam tutaj powiedziałam, będzie naprawdę bardzo smaczne danie. Zagotowało się. Wrzuciłam jeszcze jedną cebulę i tą stroną wkładam teraz, proszę zobaczyć, tu. I nic się nie dzieje, proszę się nie przejmować, do gorącej wody. Obrócimy teraz na momencik na drugą stronę i ono tak jakby się teraz, jakby troszeczkę, widzicie, powiększyło swoją objętość, jakby troszeczkę spuchło, skurczyło się i tak troszeczkę jakby zrobiło się grubsze. Obracamy na drugą stronę. Ja doleję troszeczkę wody jednak, około 1,5 litra, żeby było zakryte. I proszę zobaczyć, teraz z powrotem kładę na tą stronę, zmniejszam to na 3, z 9 na 3, czyli o 2 trzecie można powiedzieć, że zmniejszam, nawet na 2,5, na 2, nawet na 2, czyli na najmniejszą jakby ten program, na najmniejszy 1, 2 zmniejszam, przykrywam. I sobie nastawiam teraz tutaj czas na, ja mam chyba 99, to jest 1,5 godziny. Tu przez 1,5 godziny nic nas nie będzie interesowało w tym kawałku mięsa. A więc proszę zobaczyć, jakie fajne danie, czyli kupujecie sobie sztukę mięsa, kilo, półtora, ile macie, odpowiedni garnek. To jest jeszcze tam, jeszcze się trzyma ta. Odpowiedni garnek. Zalewacie, musi być zakryte i przez te 1,5 godziny Was nic nie interesuje. 1,5 do 2 godzin. Po 1,5 godzinie wejdę i ukroję kawałeczek, zobaczę, jak to się kroi.
Również to mięso możemy sobie zrobić dzień wcześniej na dwa i nie robić sosu. Zostawić to po prostu w jakimś pojemniku fajnym w lodówce. Robicie sobie fajny sos. Resztę możecie dać do zupy, czy wykorzystać do zupy. Zależy, ile chcecie mieć oczywiście tego sosu, ile macie osób, czy ten sos ma być na większą ilość. Można zrobić tak, że robicie dwa dania schabowe, czy coś, i większą ilość sosu, czy kurczaki. Ten sos, tu jak zrobicie, nawet litrowy, z litra nawet, to on Wam się przyda, bo ten sos może Wam być do innego dania, do schabowego, do kurczaka. Jeżeli ktoś będzie coś innego jadł, bo nie będzie chciał wołowiny, podacie dwa, na przykład jakieś sortymenty mięsa, to również można to użyć. Czas minął, musimy wyciągnąć i spróbować, jak ona, czy jest ugotowane. Biorę noża, widelca, wbijam się i tak z brzegu troszeczkę kroję, a więc proszę zobaczyć, czas minął i ona jest, ta wołowina, w sam raz, proszę zobaczyć, soczysta, jak się kroi fajnie. Tak, ona już jest uduszona. Mięciutka. Teraz zobaczę, jak smakuje. Super. Czego tu nie ma? Soli. Nie ma wystarczająco soli, a więc wstawię to jeszcze na 5 minut. Nic nie zaszkodzi. I dam z pół łyżeczki jeszcze soli, a więc łyżkę soli trzeba było dać. To stoi w tej wodzie, albo odlewamy sobie ze szklankę na sosik. Z tej szklanki robi teraz ten sos chrzanowy, śmietankowo-chrzanowy. Wkroję tutaj troszeczkę marchewki. Troszkę szczypiorku i pietruszkę możemy dać również. Wtedy będzie jeszcze ten smak lepszy. To tutaj niech sobie stoi z tyłu. Tak jeszcze z 15 minut posolone. I niech sobie tam tutaj naciąga. Też na jeden niech stoi. I proszę zobaczyć, tutaj mam taki chrzan. Prawdziwy. Bez śmietany. Jeżeli dostaniecie ze śmietaną, to też jest, to też może być ze śmietaną. I teraz potrzebuję dwie łyżki masła. Jak się tak zacznie lekko już rumienić, żeby się nie spaliło masło, daję dwie łyżki mąki. Zależy, ile chcemy mieć sosu. I mieszamy, żeby się zarumieniło. Wlewam szklankę rosołu odświeżonego. Tutaj wlewam około 200 ml śmietany słodkiej. Tak to już wygląda ten sosik. I do tego teraz dajemy z łyżkę tego meretyś, tego chrzanu, z łyżkę dobrą. Bierzemy i próbujemy. Fajny. Fajny, lekko ostry, ale nie ma żadnych przypraw, a więc ja zmniejszę sobie jeszcze na dwa tylko. I tak on wygląda. Konsystencja jest troszeczkę jakby za gęsta, ale my się nie przejmujemy, ponieważ my mamy jeszcze rosół. Czyli tym razem mam świeży koper. Damy taką gałązkę. Parę gałązek koperku, bez tych łodyg, proszę. Może z pół łyżeczki. Najpierw pół łyżeczki pieprzu czarnego albo kolorowego. Jaki tam mamy pod ręką, z pół łyżeczki też. Dajemy z pół łyżeczki tymianku, bo ten sos ma być biały, tak? A więc papryki nie dajemy, czubrycy troszkę. Z 1/3 może tak. Tutaj możemy dać również 2-3 krople magii. Możemy dać również pieprzu ziołowego troszeczkę. Troszkę możemy dać pieprzu ziołowego. Bierzemy cytrynę
i dajemy parę kropek. A więc około łyżki koperku na koniec. Gdyby był Wam za gęsty, dajecie troszeczkę jeszcze. Tego rosołu możemy przycedzić, a więc sos jest naprawdę bardzo smaczny. Jeżeli ktoś lubi troszeczkę bardziej ostre, można dodać jeszcze troszeczkę czarnego pieprzu. Nie zaszkodzi. Proszę zobaczyć, jak tu pięknie wyszedł ten rosół. I teraz zaczynam kroić takie paski około centymetr, półtora na tackę. Tak, żeby się najeść oczywiście. Proszę zobaczyć ten kawałek, jak pięknie wygląda, jaki soczysty jest. Nawet to wszystko będzie smaczne, będzie dobrze smakowało, to nawet również. A więc proszę zobaczyć, ja ukroję kawałeczek, żeście widzieli, jak to ładnie idzie, jak po maśle, można powiedzieć, a więc mięciutkie. Pyszne, naprawdę smaczne. Tak to już wygląda na talerzu. I teraz bierzemy z łyżkę tego sosiku i polewamy, tak żeby jeszcze troszkę zostawić tego sosu i tego mięsa, żeby było widać. A więc proszę zobaczyć, gałązka koperku, kawałeczek mandarynki jako dekoracja. Myślę, dlaczego nie. Jeżeli nie macie, możecie dać również z 2-3 marchewki i taką tutaj to wyszło. A więc dziękuję bardzo za uwagę. Dziękuję, że mnie oglądacie. Dziękuję za łapki, za suby, jak można prosić. Zapraszam do zrobienia. Mam nadzieję, że będzie Wam smakowało, że to można zrobić jako danie świąteczne. Zapraszam bardzo serdecznie i do widzenia.